Hej, zapraszam Cię do wspólnej praktyki. Przed nami joga wzmacniająca, dynamiczna, taka, podczas której może stracisz oddech. Będzie kilka dość nieoczywistych przejść, popracujemy nad skrętami, a na koniec, kiedy ciało będzie rozgrzane, wzmocnione, przygotowane, przejdziemy do Parshvabakasany, czyli do pozycji bocznego kruka. Tak na zakończenie. A teraz zacznijmy. Usiądź wygodnie, albo w siedzie z krzyżnym, albo na kolanach. Rozluźnij barki, ramiona i na chwilę zamknij oczy. Chwila dla Ciebie na zebranie myśli. I na zostawienie gdzieś daleko. A potem z wdechem unieś ręce w górę. Wnętrza dłoni skieruj do nieba, do świtu, spleć palce. Wyciągnij się w górę, wysoko, 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 delikatne wygięcie w plecach i pośladkami zejdź teraz na prawą stronę. Stopy są razem, wydłużasz długi prawy bok ciała. I weź długi wdech. I z wydechem wróć do centrum. Raz jeszcze wyciągnij się w górę, wysoko, wysoko, wysoko i lewym pośladkiem usiądź z lewej strony. Stopy razem, Ty wyciągnij się w prawo, długi bok. I zrób tak jeszcze raz. Z wdechem do góry, wyciągnij się. Ręce są proste, ciągnij dłonie do tyłu. I pośladki idą na prawą stronę. I tak do góry. I wydech na lewo. Raz jeszcze wdech. Teraz rozplatasz ręce, lewa dłoń idzie na mat, prawa ręka wydłuża Cię w lewą stronę, długi, prawy bok ciała. I do centrum zmień stronę, prawa dłoń na matę, lewa za linię ucha. Ciągnij się, spójrz za dłoń. I wróć do centrum. Usiądź na macie. Wyciągnij nogi przed siebie. Pośladki odciągnij do tyłu. Stopy luźne na początku. Nogi są proste. Z wdechem wyciągnij się w górę. Z wydechem zejdź do skłonu. Takiego skłonu, jaki teraz jest dla Ciebie możliwy, dostępny. Plecy mogą być nawet delikatnie zaokrąglone, może mniej, może bardziej. Chwila jest na zaobserwowanie ciała. Poczuj, czy coś ciągnie w nogach, czy może w łydkach, czy pod kolanami. A może to plecy gdzieś blokują. I od zawsze chcemy zwrócić uwagę do wewnątrz, zaobserwować siebie, ciało, umysł. Uczymy się tej obserwacji. Puść dłonie luźno. Potem powoli, 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 kręg po kręgu, kręg po kręgu. Wyroluj się do siadu. Skrzyżuj nogi, połóż dłonie na macie i przejdź do klęku podpartego. Palce dłoni szeroko rozstawione, no to rozgrzejmy nadgarstki. Czyli dociskasz zewnętrzną, wewnętrzną stronę. Opuszki palców są aktywne.
a ręce proste w łokciach. I w jedną, i w drugą. Wróć do centrum, wygięcie w plecach, wyciągnij się w górę, pozycja krowy. A potem kocik grzbiet dla zdrowych pleców. I raz jeszcze z wdechem do przodu. I z wydechem kocik grzbiet. I jeszcze ten wdech. I wydech. Wróć do centrum, wróć do psa z głową w dół, wyciągnij się. Jeśli chcesz przez chwilę na początku pochodź, puszczając głowę luźno, chodząc w miejscu. Sprawdzając kostki, stopy, łydki, uda, plecy, boki ciała. A potem mały hop do przodu na ugięte nogi i połóż się na plecach. Połóż się na plecach, dłonie połóż pod głową, splic do koszyczka. Nogi ugięte podnieś w górę. Lędźwia dokręć do klej do maty, czyli podwiń kości ogonową. Klatka mostek idzie w górę, klasyczne spięcie brzucha. A potem idziemy jeszcze bardziej klasycznie. Lewa noga wyprostowana, prawa noga prosta. Prawa noga ugięta, lewa wyprostowana. I lewy łokieć idzie do prawego kolana, rowerek. Prawy łokieć do lewego. I zmiana. I będziemy robić 10 na stronę. Pamiętaj o tym, żeby ta noga, którą teraz wyciągasz, była prosta. Prosta w kolanie, stópka, point. Zróbmy 10 na stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 10, 10, 9, 8, 7, 3, 2 i 1. Zatrzymaj obojętnie z której strony, blisko, blisko, blisko i małe pulsy. 5, 4, czyli łokieć do kolana. 4, 3, 2, 1 i zmiana. 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze raz zmiana. 3, 2, 1. Jeden, trzymaj, trzymaj, wyprostuj nogi. Jedna i druga prosto, zostań na trzy. Trzymasz blisko, już bez pulsów. Dwa, trzeba się trochę ściśnić, jeszcze podnieś klatkę. I jeden, luz, zmiana. Druga strona, trzymaj blisko, blisko. I to prostuj nogę na trzy. Dwa. I jeden, powoli, luz, opuść głowę. Nogi są razem w górze, wysoko, wysoko, wysoko. Proste. I jak najwolniej, powoli na 5, 4, opuszczamy, 3, 2 i 1. Luz. Odetchnij chwilę. Złap oddech, wyciągnij ręce za głowę. A potem przyciągnij kolana do brzucha i hop, mała kołyska do przodu. Jeśli możesz, to przeskok do tyłu, do deski, albo wyciągnij prawą, lewą nogę. Chwilę odpocznijmy, w psie z głową w dół, tutaj złap oddech. A potem z wydechem do przodu, do deski. Teraz w tej płaszczyźnie, czyli na dłoniach, zrobimy dokładnie to samo. Prawe kolano idzie do lewego łokcia, wraca. Lewe kolano do prawego łokcia i wraca. Znów. To samo chcemy się mocno skręcić. Czyli nie tylko tyle, że kolano idzie tutaj gdzieś do środka, ale kolanem aż tutaj do skrętu, do łokcia. Zróbmy 10 na stronę i zróbmy raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziewięć, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, i jeden, luz. Zatrzymaj w desce, weź długi wdech. Jeszcze chwila i wydech. Prawa noga do góry. Trzymasz, trzymasz, trzymasz. Pięć razy kolano do lewego. Raz i cofnij, trzymasz nogę. Dwa. Trzy. Cztery.
I pięć, idziemy do góry. Prawa noga ciągnie się w górę. Ugnij nogę w kolanie i otwórz biodro. I zatrzymaj na chwilę. Dłońmi odepchnij się od maty. I prawa stopa ląduje obok lewej. Weź wdech. Z wydechem do deski. Lewa noga do góry. Stópka point. To samo na do prawego łokcia. Czyli dotknij i wróć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Lewa noga ciągnie cię w górę. Ugnij nogę w kolanie i otwórz biodro. I lewa stopa wraca do prawej. Do psa z głową w dół. Ciężarcia do przodu, piękna winiasa, ugnij łokcie. Chaturanga. Z wdechem wyciągnij się. Klatka otwarta i przeciągamy, wyciągamy mięśnie brzucha. Zostań na trzy. Mocne nogi. Dwa. I jeden. Biodra w górę do psa z głową w dół. Ustaw teraz stopy szerzej. Trochę szerzej niż taki klasyczny pies z głową w dół. Prawą ręką chwytasz od zewnętrznej strony lewej łydki. Gdzieś daleko sięgasz. Może nawet chwycisz za lewą kostkę. Do centrum. I druga strona. Lewą dłonią. Za prawą zewnętrzną stronę łydki kostki. I wróć do centrum. Weź długi wdech. Z wydechem. Ugnij nogi w kolanach. I chwilę odpocznij w pozycji dziecka. Jeśli będziesz na kolanach, może być też tutaj. Z wdechem wyciągnij ręce w górę. Z wydechem strzep napięcie z dłoni, z rąk. I wróć do klęku podpartego. Podwiń palce stóp, unieś biodra. Kolana w górę. I jesteśmy w psie z głową w dół. Prawą nogę podnieś w górę. Ugnij nogę w kolanie, otwierając biodro. Bardzo przyjemne dla bioder, dla miednicy. Przyciągnij kolano do brzucha blisko, blisko, blisko. Celujesz prawym kolanem, już wiesz, do lewego łokcia. Zatrzymaj na trzy. Dwa. I jeden. Prawą nogę wyciągnij. Pod lewą dłonią. Obróć się na lewej stopie, doklejając ją jak do wojownika drugiego, czyli do krótszego boku maty. Lewą rękę podnieś w górę. Rozgwiazda. Zostajesz na prawej dłoni, lewej stopie. Prawa stopa jeszcze jest tam daleko na macie. Biodra zostają wysoko. Spójrz za lewą dłonią na trzy. Dwa. I jeden. Powoli opuść biodra na matę. I lewą ręką od razu zjeżdżasz po lewej nodze. Prawa ręka idzie w górę, a potem zalniucha do lewej nogi. Nogi są szeroko rozstawione. Pośladki odciągnij do tyłu, jeśli chcesz, poprawiając się tutaj. I raz jeszcze. Czuj długi prawy bok. A potem wróć do centrum. Prawa dłoń się na matę. Wychodzimy tak samo jak weszliśmy, czyli lewa
Ręka podnosi Cię do rozgwiazdy. Lewa dłoń na matę. Prawa noga do lewej, do psa z głową w dół. Zróbmy lewo. Lewa noga idzie w górę. Ugnij. Otwórz biodro. Zatrzymaj na chwilę dla zdrowych bioder. A potem kolano idzie blisko, blisko, blisko. Już wiesz, lewe kolano dotyka prawego łokcia. Zatrzymaj na 3. 2. 1. Lewą nogę wyciągnij. Obróć się na prawej stopie. Prawą rękę podnieś w górę. I poczuj się jak taka rozgwiazda wygrzewająca się na brzegu morza. Wdech. Z wydechem powoli opuść biodra na matę. Odciągnij pośladki do tyłu. Nogi są szeroko rozstawione. Prawą ręką zjeżdżasz. Lewa ręka w górę. Wdech. Z wydechem zalinię ucha. I wróć do centrum. Lewa dłoń na matę. Z zamachem podnosisz biodra, prawą stopę do lewej, doklej, do psa z głową w dół. Zakończmy piękną winiasą. Ciężar ciała idzie do przodu. Zatrzymaj się na chwilę w desce i powoli ugnij łokcie do czaturangi. Z wdechem wyciągnij się, klatka szeroko otwarta. I potem do psa z głową. Głęboki oddech. I powtórzmy. Prawa noga idzie w górę. Ugnij nogę w kolanie, otwórz biodro. A potem od razu kolano idzie blisko, 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 blisko. Dotyka lewego łokcia. Nogę wyciągnij. Lewa ręka w górę, wdech. Z wydechem biodra opuść. Od razu zjeżdżasz do lewej nogi, wyciągając się. Zatrzymaj na chwilę. A potem wróć do centrum. Prawa dłoń na matę. Będzie zmiana. Podnosisz biodra. Lewa ręka idzie do góry. Prawa stopa teraz jest w poprzek maty. Czyli nie tak bardzo do przodu, jest w poprzek. Silna lewa ręka. I lewą stopę doklejasz do prawej, do bocznej deski. Palce prawej dłoni szeroko rozstawione, mocna ręka. Jeszcze chwilę wdech. A potem patrzysz na matę i tą lewą nogę stawiasz krok do przodu. Wybijesz się na prawej i jesteśmy w wojowniku trzecim. Prawa noga z tyłu prosta. Unieś tułów, tak żeby plecy były w linii z prawą nogą. A potem prawą dłoń odłóż na matę. Idziemy do skręconego półksiężyca, czyli lewą ręką otwierasz się do boku. Czyli przeciwna ręka niż o noga. Z tyłu jest prawa noga, noga prosta, stópka point, a lewa ręka Cię otwiera. Lewa dłoń ląduje na macie i lewą stopą lewą stopę dołącz do prawej, do deski. Albo od razu podnieś biodra w górę, jeśli już Ci wystarczy wrażeń. Albo dodatkowa winiasa z wydechem czaturanga. I z wydechem do góry. Z wydechem do psa z głową w dół. I lewą nogę podnieś w górę. Ugnij w kolanie otwierając biodra i od razu kolano do brzucha, do prawego łokcia, do boku nogę wyciągnij, rękę otwórz, wdech. Biodra jeszcze przez chwilę unieś i z wydechem opuść na matę. Prawą ręką zjeżdżasz, wyciągnij lewy bok,
Chwilę odetchnij. I wróć do centrum. Lewa dłoń na mat. Biodra podnieś. I prawa stopa idzie do lewej. Lewa noga musi być teraz w poprzek maty, mniej więcej w centrum. I prawa stopa idzie na lewą, małymi kroczkami, hop, wylądowała. Jesteśmy w bocznej desce. Podnieś biodra w górę, tak żeby poczuć pracujące mięśnie brzucha i pleców. A potem prawa stopa idzie dalej, duży krok na początek maty. Możesz od dłoni się odepchnąć i lewą nogę unieść do wojownika trzeciego. Dłonie mogą być na wysokości serca, mogą być otwarte jak skrzydło do przodu, do tyłu, jak wolisz. Poczuj pracujący z tyłu lewy pośladek, mocna prawa noga. Lewą dłoń potem opuszczasz i otwierasz się do boku, do skręconego półksiężyca. Prawa dłoń ląduje na matę. Uminasz prawą nogę, lewa stopa idzie do tyłu i do niej dołącza prawa. Albo biodra od razu podnieś w górę, albo dodatkowe winiasy dla wzmocnienia ramion, obręczy barkowej, chaturanga. I do góry rośniemy, wyciągamy się. Z wydechem jest głową w dół. I mały hop do przodu na początek maty z wdechem. Wydłuż plecy z wydechem. Skłon nisko. Możesz dłońmi schwycić za kostki od tyłu, za łydki. A potem ugnij mocno nogi w kolanach i kręg po kręgu wyroluj się w górę. Chwila. Tadasa, nie na złapanie oddechu. Ręce są wzdłuż ciała, długie plecy. I z wdechem wyciągnij się w górę. Z wdechem zejdź nisko do skłonu. Ze skłonu ugnij mocno nogi w kolanach. Idziemy do pozycji krzesła. Opuszczkami dłoni przesuń po macie. I z wdechem wyciągnij je, wydłużając. Biodra są nisko, kolana razem, kostki razem. Następnie połącz dłonie na wysokości serca i lewym łokciem przekładasz lewy łokieć przez prawe udo, mocno skręcając tułów. Patrzysz za prawym łokciem, klatka uniesiona, mostek. Wróć do centrum, jeszcze chwila wdech w krześle. Z wydechem druga strona, prawy łokieć idzie przez lewe. Biodra nisko, nisko. Patrzysz za lewym łokciem, dłoń napiera na dłoń, wdech. I z wydechem luz, wydech krzesło. Z wydechem do skłonu, którego nie możemy się doczekać. Chwilę oddechu, dlatego ustaw teraz stopy szerzej, schwyć dłońmi za przeciwne łokcie i przez chwilę pokołysz. A potem stopa, stopy, palce pięte wracają. Biodra unieś nisko do krzesła z wdechem. Z wdechem dłoń na wysokości serca i czas na naszą wisienka na torcie, czyli lewy łokieć przez prawe kolano. Teraz biodra musisz opuścić na tyle nisko, by dłonie móc położyć na macie, dokleić dłonie. Możemy nawet niżej usiąść, też tak można. I musimy się mocno skręcić. Czyli jeśli kolana patrzą wzdłuż maty, po tej długości, my dłońmi patrzymy. W tą stronę palce dłoni są szeroko. W rękach jest
Czaturanga. Możemy teraz trochę unieść biodra i nogi idą na lewy triceps. Czyli prawa ręka jest luz, tutaj na niej się nic nie podpiera. Z rąk formujemy sobie taką purpurkę, czyli naszą czaturangę mamy w ramionach. I wtedy odkładasz na półeczkę, która się zrobiła z lewego tricepsa uda. Nogi są razem, kolana są razem, stopy są na początku razem. Czyli raz jeszcze, mocno skręcasz się. Lewa dłoń, prawa dłoń, łokcie do siebie, a potem jak uginasz to do tyłu, a nie na boki. Od dłoni odpychasz się, górne plecy delikatnie zaokrąglone. I wysuwasz się ciężarem ciała do przodu, do przodu, do przodu. Może potem wyciągniesz nogi jeszcze do boku. I zostaj na 3. 2. I 1. Powoli luz. Odetchnij chwilę, rozluźnij dłonie, jeśli tego potrzebują. I zrobimy drugą stronę. Musimy wrócić na matę. Ja się obrócę w tą stronę, żebyśmy się widzieli. Czyli jesteśmy nisko na macie, na stopach, w takim półsiadzie. Dłonie idą w lewą stronę tym razem. Czyli jesteśmy tu, możemy się wyciągnąć w krześle. Dłonie na wysokości serca, prawy łokieć przez lewe kolano. Jak mamy ten skręt, utrzymujemy to dalej. Dłoń odkładasz na matę. Biodra unieś, tak żeby pośladki na mnie ciążyły. I wysuwasz się do przodu. Z rąk formujesz półeczkę z ramion. I lewe udo na prawy triceps. Stopy razem, kolana razem, łokcie mocno ugięte. Czaturanga w ramionach na 3. 2 i 1. Luz. Chwila oddechu. Wyciągnij nogi przed siebie. Pośladki odciągnij do tyłu. Z wdechem wyciągnij się w górę z wydechem. Zejdź do skłonu. I kręg po kręgu, wyroluj się w górę. Możesz to powtórzyć, jeśli chcesz, ciśnij pauzę, zastopuj wideo i spróbuj raz jeszcze na jedną stronę, na drugą. Powtórz 2 razy, tak żeby weszło to do ciała, żeby poczuć siłę ramion, jak muszą być ugięte łokcie, jak odłożyć udo na tą półeczkę z ramion. Kiedy skończysz, wróć do nas do skłonu, a potem wyroluj się. I wszyscy dłonie połóż z tyłu za biodrami, za pośladkami. Nogi są razem, stopy razem. Nogi proste. Podnosisz biodra w górę wysoko, wysoko, wysoko. Całe stopy dookolwiek są do maty. Teraz chwilę na rozciągnięcie ramion, otwarcie klatki i przodu ciała. Mocne pośladki, zostaj na 5 głębokich oddechów. A potem prawą stopą robisz krok do tyłu, lewą stopą robisz krok do tyłu i jesteśmy w odwróconym klęku pod par. Poczujesz przyjemne rozciąganie w barkach, w ramionach. A potem powoli opuść biodra na matę. Wyciągnij nogi i połóż się na plecach. Wyciągnij ręce za głowę. Zamknij na chwilę oczy.
Weź długi wdech. I długi, rozluźniający wydech ustami. A potem ręce, ramiona przełóż wzdłuż ciała. Dłonie otwarte. W myślach podziękuj sobie za wysiłek i za praktykę. Jeśli chcesz dłużej zostać w siawasanie, to zostań tyle, ile tego potrzebujesz. A jeśli nie, to powoli przejdź do siadu, może być przez prawy bok, czyli obracasz się na prawą stronę. A potem połącz dłonie na wysokości serca. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujesz się fantastycznie. I do zobaczenia następnym.